Proszę Państwa, redaktor naczelny gazety, redaktora gazety, naczelnego Gazety Wyborczej pisze pani profesor Małgorzata Sulik. Żądanie sprostowania szkalowania mojego dobrego imienia na łamach Gazety Wyborczej. Pozwolę sobie przeczytać kilka zdań. Poniżej podają fakty, które potwierdzają moją wiarygodność podważoną w artykule Marcina Kąckiego na łamach Gazety Wyborczej w wydaniu weekendowym. Już sam tytuł artykułu pokazuje zawiść o pieniądze, chociaż nikt nie zastanawia się, ile pracy i wkładu finansowego trzeba ponieść, aby ferma norek funkcjonowała. Nikt też nie zastanawia się nad skrajną biedą na wsiach i olbrzymim bezrobociem oraz brakiem kwalifikacji zawodowych ludzi ze wsi. Najważniejsze to zawoalować konflikt polityczny w ciężką pracę w rolnictwie.